Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Czas biznesu. We wtorek na antenie Radia Pryzmat. Cześć, to Dominika. Witam wszystkich słuchaczy już w trzeciej audycji Czas Biznesu. Rozmawialiśmy już o rekrutacji. Było też trochę o motywacji do odnalezienia swojej życiowej drogi. A dzisiaj będzie o prawie. Dlatego moim dzisiejszym gościem jest radca prawny, pani Anna Weber. Dzień dobry, dobry wieczór, witam. Czym dokładnie zajmuje się radca prawny i jaka jest pani rola zawodowa? Odpowiedź na to pytanie brzmi: to zależy, bo to zależy, kto ma jaką drogę życiową przed sobą, ale radca prawny generalnie to jest jeden z wolnych zawodów, zawodów prawniczych, uprawniony do reprezentowania przed sądem, uprawniony również do tego, żeby sporządzać opinie prawne. Generalnie jest to pełnomocnik, mający uprawnienia, jeżeli oczywiście te uprawnienia są zdobyte, jest stowarzyszony w korporacji, w Okręgowej Izbie Radców Prawnych i my w ramach tej korporacji zawodowej funkcjonujemy, jesteśmy też ubezpieczani, ale co do zasady reprezentujemy, jesteśmy pełnomocnikami, czyli ktoś ma sprawę przed sądem i potrzebuje profesjonalnego pełnomocnika. Może się zwrócić do radcy prawnego, na przykład w sprawie zakresu prawa pracy. Właśnie, samo prawo pracy brzmi tak dla niektórych może troszeczkę poważnie. Czy mogłaby pani wyjaśnić takim właśnie prostym językiem, co dokładnie obejmuje to prawo? Prawo pracy to jest zespół zasad różnych między pracodawcą, między pracownikiem, ale też dotyczy zasad obowiązujących w miejscu pracy, czyli środowisko pracy, bezpieczeństwo i higiena pracy. To są zasady, które przede wszystkim są spisane w kodeksie pracy, ale także w ustawach dookoła kodeksowych, które dotyczą różnego rodzaju sytuacji, na przykład zwolnień grupowych lub jakichkolwiek innych tematów, które dotyczą bezpieczeństwa i higieny pracy. Cała masa ustaw, rozporządzeń wykonawczych do tych przepisów. To jest dość szczegółowe. Jest to dość rozległa dziedzina, ale myślę, że jest uregulowana w sposób na tyle jasny, oczywiście też zmienia się, bo wszyscy pracują na tym, żeby było lepiej, żeby to napisać jeszcze lepiej, ale myślę sobie, że jest ona jedną z lepiej i bardziej przejrzysty sposób skodyfikowana. W takim razie, jakie są podstawowe prawa, które przysługują osobom zatrudnionym? Czyli pracownikom, bo kim jest pracownik? To jest osoba, która jest zatrudniona w ramach stosunku pracy, na przykład na umowę o pracę lub na podstawie powołania, bądź też na podstawie mianowania. Są różne sposoby nawiązania stosunku pracy, ale pracownikiem jest ten, kto ma zawartą umowę o pracę i to jest osoba, która w określonym czasie, w określonym miejscu wykonuje polecenia pracodawcy, który jest przełożonym, także jest taka nadrzędność stosunku, bo to przełożony wydaje, pracodawca wydaje polecenia pracownikowi. Co ważne, jest to praca, która jest odpłatna, czyli pracownik za swoją pracę wykonaną w czasie, miejscu, będąc podporządkowanym, otrzymuje wynagrodzenie. No i przeważnie otrzymuje je co miesiąc, bo tak się kształtuje stosunek pracy, że z reguły płaci się za to, kto coś wykonał. Stąd też prawo przede wszystkim pracy dotyczy pracowników, którzy się pracy podjęli i tą pracę wykonują. Wynagrodzenie przysługuje za pracę wykonaną. Zatem jeżeli ktoś tej pracy nie wykonuje, chyba że jest na urlopie lub z jakichś innych powodów nie jest obecny w pracy, prawa do wynagrodzenia nie ma. I tym generalnie charakteryzuje się stosunek pracy. O których prawach właśnie taka osoba zatrudniona powinna pamiętać zawsze? Jeśli chodzi o prawa pracownika, to takim podstawowym prawem to jest prawo do wynagrodzenia. Pracuję dla kogoś, oczekuję czegoś. To jest stosunek wzajemny, czyli ja świadczę pracę, wykonuję swoje obowiązki, mam prawo do wynagrodzenia. To wynagrodzenie powinno być, tak jak powiedziałam, płacone raz w miesiącu w określonym terminie. Jeśli go nie ma, to jest poważne wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Oczywiście wtedy pracownik może dochodzić swoich praw. Prawo do wypoczynku to jest też prawo, o którym często pracodawcy, oczekując określonych zadań, w określonym czasie zapominają. Pracownik ma prawo do wypoczynku, czyli muszą być normy prawa pracy. Standardem jest czas pracy 8-godzinny, mówimy o normie dobowej.
i 40-godzinny, jeśli chodzi o tydzień. Co za tym idzie, pracownik, który pracuje dłużej niż 8 godzin, powinien również otrzymywać wynagrodzenie, jeżeli zostaje w pracy dłużej, to są te tak zwane godziny nadliczbowe, ale zostaje dłużej, bo tego potrzeby pracodawcy wymagają. W związku z powyższym również i to prawo mu przysługuje. Prawo do urlopu. Niechętnie niektórzy pracodawcy jeszcze wysyłają pracowników na urlop. Za urlop przysługuje prawo do wynagrodzenia, tak jakby pracownik tą pracę świadczył. Więc to są takie podstawy w zasadzie, ale często jest tak, że z higieną i bezpieczeństwem jeszcze nie jest dobrze. Czyli dbamy o to, żeby środowisko pracy było bezpieczne. Unikamy dzięki temu wypadków, chorób, kłopotów. No i podstawa to są sprecyzowane oczekiwania pracodawcy. Zakres obowiązków powinien być pracownikowi przedłożony na piśmie. Ma być on na tyle jasny i klarowny, żeby pracownik wiedział, czego pracodawca od niego oczekuje. I to jest najważniejsze, bo jeżeli mam przystępować codziennie do wykonywania obowiązków, a tak naprawdę nie wiem, na czym one mogą polegać, to ja mogę je wykonać dobrze. To jest kwestia, jeżeli nie są, bo czasami jest tak, że ktoś chciałby jasno i w sposób precyzyjny sformułować obowiązki pracownika, ale z różnych powodów tego to nie jest jasne. To wymaga rozmowy, pytań, precyzji, dopytania zawsze. To jest kwestia taka podstawowa. Gdzie powinna się udać taka osoba, której prawa w jakimś określonym miejscu są łamane, a ona nie ma też świadomości takiej, co powinna z tym zrobić? No oczywiście... Podstawą jest wizyta u prawnika. To jest coś, co jeszcze niekoniecznie jest oczywiste dla pracowników, którzy są często zagubieni w różnych sytuacjach konfliktowych, sytuacjach niepewnych. Ludzie szukają wiadomości w internecie, pytają kogoś, kto w środowisku, wśród przyjaciół, rodziny, to ma większe doświadczenie od nich w miejscu pracy. Ale wizyta u prawnika daje taką klarowność, która powinna dawać taką klarowność, która rozwiąże wątpliwości. Mam taki, a taki stan faktyczny, mam do tego pytania, proszę mi odpowiedzieć. Jak prawo, które też nie wynika tylko z kodeksu, ale też z orzecznictwa, potraktowałoby taką a taką sytuację, która mnie dotyczy. Natomiast no, często pracownicy sami czują intuicyjnie, że mają jakiś problem, nie potrafią go ponazywać. Wizyta u prawnika, u radcy prawnego czy adwokata daje gwarancję tajemnicy. My jesteśmy związani, pani pytała o radcę prawnego, my jesteśmy zobowiązani do zachowania w tajemnicy wszystkiego tego, czego się dowiedzieliśmy od klienta, świadcząc usługi prawnicze najgorzej. I pracownik może z tej usługi skorzystać, mają gwarancję tego, że to poza kancelarię nie wyjdzie w żaden sposób. No i warto też wspomnieć o Państwowej Inspekcji Pracy. To jest instytucja, która co do zasady w imieniu państwa stoi na straży prawa pracy. Jeżeli prawa pracownika są łamane, można tam podejść i uzyskać również odpowiedź na dręczące pytania, opisując stan faktyczny. Państwowa Inspekcja Pracy też może dokonać swoistej kontroli w miejscu pracy, żeby sprawdzić, czy aby na pewno to prawo pracy jest przestrzegane. Jeśli nie jest i dojdzie do przekonania, że są jakieś wykroczenia przeciwko prawom pracownika, może także nakładać grzywny. No i ostatecznie, tylko że to już jest formuła sądowa, czyli wejście w konflikt, wejście na drogę sądową, to już nie jest zadawanie pytań, czyli nie jest uzyskiwanie porad prawnych, tylko dochodzenie swoich praw. I tam się tak naprawdę dostaje odpowiedź na to, co sąd uważa na ten temat. Ale to jest ostateczność. Myśli pani, że często zdarzają się sytuacje, kiedy w miejscu zatrudnienia prawa pracownika nie są szanowane, on o tym wie i zupełnie nic z tym nie robi? Z praktyki sądowej, z procesów, które prowadzę, wynika, że często. Oczywiście ja mogę być skażona tym, że ja się tym zajmuję na co dzień, w związku z tym mam do czynienia z takimi problemami, ale ilość sygnatur sądowych, ilość tych numerków spraw założonych przed Sądem Pracy w Krakowie świadczy o tym, że tych spraw jest dużo. To są sprawy różne, o różne rzeczy, o premię, o nagrodę, o wynagrodzenie, odwołanie od wypowiedzenia, które było bezprawne. Trudno powiedzieć, czy wygrywają częściej pracownicy czy pracodawcy. Myślę, że to nie można w ten sposób postrzegać tego problemu, bo każda sprawa jest inna i do każdej sprawy sąd podchodzi indywidualnie. Ale tych spraw nie jest mało. Też ważne jest to, że z moich obserwacji wynika, że rośnie świadomość prawna społeczeństwa. Co za tym idzie? Ludzie czasami dawniej nie dochodzili pewnych praw, bo nie byli ich świadomi. Jakby też zmienił się trochę rynek pracy teraz. Jest rynek pracownika, to pracodawcy w tym momencie bardziej zabiegają pracownika niż pracownicy o pracę, bo po prostu pracy jest więcej niż dawniej. Stąd też pracownicy nie są tacy spolegliwi, żeby pozwalać na łamanie tych praw. Stawiają granice i ta granica często się kończy właśnie w sądzie, na
złożeniu powództwa i dochodzeniu swoich oczekiwań, słusznych praw przed sądem, z opcją taką, że pracodawca nie będzie miał wyjścia, bo wszelkie dotychczasowe drogi zawiodły, w tym polubowne. W takim razie, czy prawo pracy, które z pewnością ma jakąś swoją stałą, określoną strukturę w każdym miejscu pracy, będzie takie samo? Ja uważam, że prawo tworzą ludzie, bo to, jakie są przepisy, no to jest prosto przeczytać w kodeksie pracy, ale i miejsce pracy tworzy pracodawca, i miejsce pracy tworzy pracownik, to są ludzie. Jeżeli ktoś będzie chciał łamać prawa pracownicze, na przykład nie szanując godności czy dóbr osobistych pracownika, bo godność to jedno z dóbr, to nie będzie tego robił, choćby nie wiem, co było napisane. Bo ma taką jakby konstrukcję psychiczną, czy takie podejście do tematu, co oczywiście jest naganne, ale prawo pracy generalnie kształtują ludzie, którzy, czyli jakby przejaw tego prawa, kształtują ludzie, którzy są w danym stosunku, pracodawca-pracownik. Czasami środowisko pracy jest nie w porządku, bo przecież nie jest tak, że relacje pracownicze to jest tylko relacja pracodawca-pracownik, ale też koledzy, współpracownicy. Między tymi kolegami może dochodzić do różnego rodzaju konfliktów czy problemów, choćby merytorycznych, i te zależności się przekładają na to, na jakość pracy, na sposób jej wykonywania, na to, jak pracownik podchodzi do obowiązku. Teraz chciałabym się skupić na tej drugiej stronie, czyli pracodawcy. Jak jest w ich przypadku? Z jakich podstawowych praw powinni korzystać, gdy jest taka konieczność? Prawo pracodawcy to jest przede wszystkim oczekiwanie od pracownika, że pracę umówioną będzie wykonywał. To jest czasami bardzo trudne, ponieważ należy trwać w takiej gotowości, żeby tą pracę zorganizować w taki sposób, żeby pracownik rzeczywiście tą pracę mógł wykonać dobrze. Ma być jasny, przejrzysty przekaz, czego od pracownika oczekuje. To może być robione przez osoby innych kierowników, osoby zatrudnione, czasami bezpośrednio. Tym niemniej sprecyzowanie obowiązków pracownika daje jak najlepszy efekt. No i to jest też temat, który trochę poruszyłyśmy poza anteną, mianowicie komunikacja. Z moich obserwacji procesów czy problemów, z którymi się spotykamy, okazuje się, że największym problemem między ludźmi dzisiaj nie jest to, czy jest prawo pracy takie czy takie, tylko że zawiodła komunikacja. Jeżeli ja swojemu pracownikowi nie powiem, czego od niego oczekuję, jasno i precyzyjnie, nie mam prawa oczekiwać od niego, że on to dobrze wykona. A nawet jeśli powiedziałam, muszę to sprawdzić, bo ostatecznie za efekt pracy pracownika odpowiada pracodawca. Wszystkie skutki tego, co wykonuje pracownik w ramach stosunku pracy, biją w pracodawcę i to on ponosi konsekwencje. Póki to jest takie wewnętrzne, to jest jeszcze okej, ale jeżeli by się okazało, że praca idzie na zewnątrz, pracownik nie wykona polecenia właściwie, choćby dlatego, że pracodawca mu tego nie przekazał jak należy, bądź też po prostu nie posłuchał, bądź też źle zrozumiał polecenie, przekaz nie był jasny, no to skutki tego biją w pracodawcę. To są przeważnie skutki finansowe, to są też skutki wizerunkowe. Coraz więcej firm, pracodawców dba nie tylko o pieniądze, dba również o wizerunek. Pracodawca ma również prawo do tego, żeby pracownik stawiał się w określonym czasie i miejscu. Cały czas bazujemy na tej podstawie stosunku pracy. Zatem jeżeli pracownik się notorycznie spóźnia, jeżeli pracownik nie wykonuje swojej pracy dobrze, pracodawcy, podobnie jak i pracownikowi, gdyby jego prawa były łamane, przysługuje prawo do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem. No i to okresy wypowiedzenia zależą od stażu pracy pracownika w danej firmie. Jeżeli tylko podana przyczyna jest prawdziwa i konkretna, pracodawcy wolno pracownika zwolnić. Jest to rzecz, z której pracodawcy korzystają. Oczywiście od tego przysługuje prawo do odwołania. Każdy pracownik może się odwołać od wypowiedzenia złożonego mu przez pracodawcę do sądu i tam jest badanie prawdziwości przyczyny. Ciężar wykazania prawdziwości przyczyny rozwiązania umowy o pracę spoczywa na pracodawcy. Ale pracodawca ma przede wszystkim prawo dbać o to, żeby stosunki pracy między pracownikami przebiegały prawidłowo. Jeżeli się okazuje, że w miejscu pracy są osoby, które nie przestrzegają norm prawa pracy, zasad współżycia społecznego, pewnych zwyczajów, które obowiązują w zakładzie pracy, mówimy o tych, które są zgodne z prawem, to może taką osobę zdyscyplinować. Jest to też katalog kar porządkowych, które reguluje kodeks pracy, z których pracodawca może skorzystać. Niekoniecznie od razu musi zwalniać. To wybór metody dyscyplinującej zależy od pracownika, od pracodawcy.
ma ona być dostosowana do czasu, miejsca i do tego, do rodzaju przewinienia. No i to jest podstawa, to jest przede wszystkim to, żeby oczekiwać od pracownika wykonanej pracy. A jeżeli chodzi o samą znajomość praw wśród pracowników, jaka ona tak naprawdę jest? Jest coraz lepiej, ale tak dobrze, żeby powiedzieć, że jest super, to jeszcze długo chyba. Jesteśmy społeczeństwem, które się rozwija. Ta świadomość prawna rośnie. To w każdej dziedzinie, nie tylko w dziedzinie prawa pracy. Ludzie coraz częściej interesują się prawem, bo właściwie prawo zawsze nas dotyczy. Gdzie byśmy się nie ruszyli, prawo jest. To są normy prawne, to są zwyczaje pewnego rodzaju, ale to są przede wszystkim zasady współżycia społecznego. Natomiast no, trzymamy się tego, co jest napisane, czyli każdego z nas to dotyczy. Prędzej czy później każdy będzie albo pracownikiem, albo pracodawcą, bo albo ja zatrudniam, albo jestem zatrudniana, więc te normy powinny być znane. No i tak jak wspomniałam, świadomość prawna wynika z różnych rzeczy. Mamy dostęp do internetu, łatwy dostęp do wszelkiego rodzaju informacji, które też trzeba umieć odsiać, bo to, że mam określony problem, nie oznacza, że ja czytając tylko wiadomości w internecie, nie znając się na prawie, nie mając jakby takich podstaw do interpretacji prawnych, że ja to dobrze rozwiążę. Jest mnóstwo też sprzecznych informacji w internecie i trzeba je umieć odsiać. No, ludzie, którzy jakby szukają rozwiązań, wychodzą im coraz częściej naprzeciw. Nie jest tak, że czekają, aż ten pożar już wybuchnie, będzie taki problem, żeby już jakby trzeba było ten pożar gasić, tylko szukają tego rozwiązania wcześniej. Czują intuicyjnie, że coś jest nie tak, na przykład w miejscu pracy. Przychodzą, pytają, jak postąpić, żeby było dobrze, czego uniknąć, jak się zachować. Od radcy prawnego czy adwokata, od pełnomocnika oczekują tego, że ktoś im poda możliwe warianty. Oczywiście my tylko radzimy, decyzja i sposób przeprowadzenia określonych rzeczy należy do pracownika czy do osoby, która się pyta w danym momencie, ale co do zasady tych pytań jest coraz więcej. To jest dobre. Dobre, bo jeżeli ktoś wychodzi przed problem, to znaczy, że ma szansę go rozwiązać w taki sposób, żeby było to dla niego korzystne. Nie czeka na to, aż ten problem będzie się do tego stopnia eskalował, żeby no, choćby przypłacić to życiem czy zdrowiem. Często ofiary mobbingu, które no jakby zaczynają mówić o problemie, żałują, że tak późno się zdecydowały na to, żeby powiedzieć o swoim problemie. Ale to się zmienia. To jest praca prawników, psychologów. Tego jest coraz więcej i dzięki temu jest, no, jest coraz lepiej. Coraz większa jest świadomość prawna i to jest podstawa. A w jaki sposób taka osoba, która nie do końca ma świadomość tych praw, może sobie je w miarę szybko i tak w prosty sposób przyswoić? Ja uważam, że trzeba dużo czytać, interesować się danym tematem. Oczywiście też no, nie oczekujemy od ludzi, którzy są pracownikami, żeby nagle stali się wszyscy ekspertami z zakresu prawa pracy, bo no, to nie jest potrzebne. Wymagania podstawowe. Ja myślę, że przede wszystkim trzeba słuchać swojego głosu wewnętrznego. Jeżeli ja widzę, że coś jest nie w porządku, to znaczy, że ten problem jest. On może być z różnego rodzaju powodów wynikać, ale prawo też nie zna odpowiedzi na wszystkie pytania od razu. Czyli jeżeli ja wiem, że mój kolega z pracy zachowuje się wobec mnie nie w porządku, to pytanie, jaka zasada to opisuje. Czy to jest mobbing, czy to jest molestowanie seksualne, czy jak pracodawca na to reaguje. Pierwszym źródłem informacji przy bardzo dobrej komunikacji pracownika i pracodawcy będzie rozmowa z przełożonym. Nie muszę iść od razu do prawnika, bo przecież mam pracodawcę, czyli mogę jemu zadać określone pytania i jeżeli widzę, że coś jest nie tak, to nie będę szukać pomocy na zewnątrz, skoro mogę ją znaleźć tam, gdzie ten problem jest i być może w ogóle wizyta w internecie czy wizyta u prawnika nie jest w żaden sposób wymagana, bo ja ze swoim pracodawcą mogę ten problem rozwiązać bez zaangażowania jakichkolwiek czynników zewnętrznych. Przepraszam, czy przerwę, czyli tutaj znów ta komunikacja, w której mamy problem. Tak, jeżeli jej nie ma, tak, no to też nie tak pójdziemy jest od razu tak do jest naszego pracodawcy. Tak jest. Ale to wynika z różnych rzeczy. To wynika z tego, że ludzie się wstydzą, z jakichś powodów boją się zadać pytanie, boją się reakcji pracodawcy. No to buduje jakąś barierę, która jest niekonieczna. Uważam, że rozmowy nie zastąpi ani internet, ani prawnik, bo prawnik słyszy tylko jedno zdanie. Często ludzie też postrzegają rzeczywistość w inny sposób i pracodawca widzi dany problem inaczej, czy współpracownicy widzą dany problem inaczej niż pracownik. Stąd to jest tylko jakiś wycinek rzeczywistości. Sala rozpraw pokazuje każdy kontekst, czyli to, jak widzi to pracodawca, widzą współpracownicy, jak widzi to pracownik i może się okazać, że ten obraz jest inny. Oczywiście powinny go o tym decydować dokumenty, ale nie wszystko jest spisane. Zachowania niepożądane przeważnie nie są na piśmie, są to zachowania, które trudno wykazać.
Mam nadzieję, że jeszcze się tutaj zobaczymy. Też mam taką nadzieję, do usłyszenia. No właśnie, mamy tutaj jeszcze taki jeden temat dla Was, który chcielibyśmy poruszyć z Panią Anną, no ale powiedzmy, że to będzie taka delikatna niespodzianka, a również przydatna, szczególnie dla tych osób, które mają swoją pierwszą pracę przed sobą, jakiś stres z tym związany. Także wydaje mi się, że ta audycja może być naprawdę bardzo pomocna.